Witam Was kochani na moim kanale w kolejnym odcinku, i chciałem powiedzieć, co sprawiło właściwie, że zdecydowałem się na taki krok, żeby, będąc lekarzem, specjalistą biegłym sądowym, otworzyć kanał na YouTube. Gdyby jakiś czas temu ktoś powiedział mi, że zajmę się tego typu działalnością, to nie ukrywam, że byłbym mocno zaskoczony. A sprawili to moi pacjenci. Otóż, jak wiecie, ja nie tylko jestem psychiatrą, mam ten przywilej, że oprócz psychiatrii zajmuję się pediatrią i zaobserwowałem bardzo dużą różnicę pomiędzy odbiorem, że tak się wyrażę, leczenia pacjentów, czy rodziców pacjentów pediatrycznych, a pacjentów, którzy do mnie przychodzą jako do gabinetu psychiatry. I bynajmniej by nie chodzi o to, że to są różni pacjenci. Nie, w żadnym, w żadnym wypadku. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że nie prowadzę prywatnej praktyki, pracuję na tzw. Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie mówię, gdzie pracuję, ponieważ celem tego kanału nie jest, żebym miał więcej pacjentów, to nie o to chodzi. To jest działanie całkowicie niekomercyjne i jakkolwiek będę mówił o lekach, nie będę używał nigdy nas handlowych, będę używał nas międzynarodowych. Nie jestem związany z żadnymi komercyjnymi projektami, z firmami farmaceutycznymi. To całkowicie niezależny i merytoryczny kanał.